Witaj, mój drogi widzu, w niedzielnym pączku! W tym odcinku kolejna porcja pseudo-inteligencji. Pączkowa teoria. Here we go! Co to się stało z naszym społeczeństwem? A co to się stało z młodym pokoleniem? Nie wiem, czy tylko ja zauważyłem taką rzecz, ale obczajcie to. Wszyscy są świadomi. No może prawie wszyscy. Że woda z kranu z reguły w polskich miastach jest bardzo dobra. I wszyscy mamy świadomość. No może prawie wszyscy. Że woda butelkowana, sprzedawana w sklepach, to jest po prostu ta zwykła kranówka. Ale i tak, mając tą świadomość, wybieramy butelkowaną. Tak samo jak jeden z kucharzy, Jamie Oliver, zrobił eksperyment. Przedstawił dzieciakom proces wytwarzania chicken nuggetsów. Wrzucał do tego blendera to wszystko, to się tam mieliło, te skóry, te pazury. Wyszła taka różowa papka i on potem tą papkę w panierkę usmażył i pyta się dzieciaków, kto chce zjeść nuggetsy? No i co by się działo, gdyby takie coś przedstawili ludziom, którzy mają teraz 40, 50, 60 lat? Pewnie większość by zrobiła: weź to od nas, to jest obrzydliwe. A co zrobiły dzieci podczas tego eksperymentu? Wszystkie podniosły rączki w górę. Chcemy to zjeść, chcemy to zjeść. Nie przeraża was to, jak to przed chwilą zrobiłem? Jak to wszystko wyglądało? Jak ten? Nic? Zero? Nie, przecież te kurczaczki są pyszne. Co z tego, jak są robione? Ważne, żeby nam smakowały. No i pączkowa dzisiejsza teoria mówi o tym, że nasz świat, nasze społeczeństwo opanował taki hedonistyczny pragmatyzm. A nie mówiłem, że będzie pseudointeligentnie? My zaczęliśmy wybierać to, co jest dla nas dobre, to, co jest dla nas komfortowe, smaczne, przyjemne. I nie patrzymy na to, w jaki sposób jest to produkowane, czyli nie patrzymy, jaka jest prawda. Wystarczy dla nas ta wiadomość, że to jest dla mnie okej. Kupuję w sklepie butelkę, nie muszę nawet kranu dotykać, żeby sobie nalać wody, także szybciej, komfortowiej. No. Tak to wszystko według mnie się zmienia i tak to w tej chwili obecnie wszystko wygląda. Właśnie zjadłeś pączka! Przypominam, że przenieśliśmy się z YouTube'a na Facebooka, także jeśli jeszcze nie polubiłeś Facebooka Mariola i pączek, to zrób to właśnie teraz. I oczywiście, jeśli ci się spodobało, oceń, dając łapkę w górę.